zobaczymy, jakie ustawienie zaproponuje, czy są Michniewicz, bo to jest, słyszę, że po tym spotkaniu sparingowym z reprezentacją Niemiec, przegranym 2-3, rozważa ustawienie trzema stoperami. Siema ziomeczki, to co? Rozpoczynamy, słuchajcie, ten tour. Udało mi się dotrzeć na lotnisko, chociaż jeszcze 3-4 godzinki temu było tak. Wacuś zawsze spoko, ale słuchajcie, udało mi się już dotrzeć na lotnisko, także następny przystanek Bologna, s'il vous plaît. A, jeszcze Wini wypowiedział się na temat mistrzostw, także... No z nami Winio, siemanko. Siemanko, kłaniam się nisko. Właśnie, nie aż tak nisko. O to chodziło. Winiu, tak szczerze, wiem, że interesujesz się troszeczkę sportem. Czy nasze młodziki U21 wyjdą z grupy ścieżki, grupy śmierci? Nie mam pieprzonego, bladego pojęcia. Ale jako serducho podpowiada, że jednak wyjdą, powalczą. Wiesz, są Polakami, więc... Wini, Mateusz, Borek oczywiście, no i trochę Wacuś przed koncercikiem, tak? Słuchajcie, no ja chcę tylko jedno, żeby nasza reprezentacja młodzików zagrała tak jak Batuj się koncert. Dokładnie. Polecam, naprawdę. Co zrobisz o spierdol, Wanecie? A ja, jak reprezentacja Polski. Dobrze, będzie ciekawie. To będzie ciekawy vlog. Lewandowski 3-0, lewy! Leno Messi! Oh my god! Skonca, ale gol! Co za bramka! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! S'il vous plaît! Żyjemy? No. No to kurwa, teraz tylko. Proszę. Jest. Tu z górki jest. No jesteśmy, wjeżdżało na grubej papie. Ta muzyczka. Nie, dobra, tak panowie, serio, poważnie, widzicie, to jest bardzo poważna sprawa, nie? Już dotarliśmy do Włoch, także Gran Torino Italiano. Za chwilę zajmiemy się tematem Belgii, Hiszpanii i Włoch. Super, fajne ma spodenki, wariacie. Ale też mam fajne, zobaczcie. Chcemy wam pokazać generalnie, jak to wygląda od kuchni, no. Bez pierdolenia, dzisiaj nie będzie typów. Nie idziemy w typy, idziemy po prostu w dobrą zabawę i w merytoryczną rozmowę, bo będzie i Mateusz Borek, i Winio, który, który się chuja zna na sporcie, ale Mati naprawdę pokazał klasę i my. No, więc za chwilę zobaczycie, co mam do powiedzenia w tej kwestii. No ziomeczki, witajcie, widzicie, dotarliśmy. I tak jest, słuchajcie, naprawdę, zobaczcie, co się nami plecami dzieje, jest naprawdę pięknie. No w takich okolicznościach możemy pracować tak jak pracujemy, ale nie oszukujmy się, że te vlogi nasze będą takie bardziej lifestyle'owe, luźne. Chcieliśmy też trochę się tutaj zabawić. Oh yeah. Piłka nożna jest po prostu pasją. Nierzadko tak możemy okazję w taki sposób prezentować naszą pasję. Możemy, po prostu korzystamy jeśli możemy, tak? Korzystamy jeśli możemy, jest niesamowita okazja. U21 euro, naprawdę nasz przyjaciel w pierwszym składzie naszej reprezentacji, kochany Bielonek, trzymamy kciuki, a my, słuchajcie, chcemy się zająć w tym momencie Belgią, czyli meczem, który jest już jutro. Ciężki przeciwnik, za chwilę sobie zobaczycie Mateusza Borka, ale w ogóle warunki są ciężkie, ale może najpierw Mateusz Borek. To jest bardzo ciężka grupa, Polska-Belgia, mecz otwarcia dla nas. Jak pan to widzi? Jak panowie to widzą? Nie, pan Andrzej oczywiście też może się przyłączyć. Zobaczymy, jakie ustawienie zaproponuje, czy są Michniewicz, bo tutaj słyszę, że po tym spotkaniu sparingowym z reprezentacją Niemiec, przegranym 2-3,
rozważa ustawienie trzema stoperami na ten pierwszy mecz z Belgią. Więc jestem bardzo ciekawy, lecę też w niedzielę na spotkanie z Belgią. Myślę, że bardzo trudna grupa. Pierwszy mecz jest bardzo istotny, bo to jest zespół, który można pokonać. Zespół trudny, zespół dobry, natomiast uważam, że jak chcemy wyjść z grupy, to z Belgią musimy wygrać. No dobra, Mateusz jest za nami, więc widzicie, pan Mateusz myśli, że to jest po prostu ciężki przeciwnik, ale jeśli nie wygramy z Belgią, to nie mamy o czym myśleć o awansie, bo awansują tylko dwa zespoły. Jeden zespół i z trzech grup będzie wybrany jeden najlepszy z drugiego miejsca, także z drugiego miejsca awansuje tylko jeden zespół ze wszystkich trzech grup, także tam naprawdę będzie ciężko, bardzo ciężka grupa, bardzo ciężkie zadanie, żeby awansować. No to nie oszukujmy się, może na wstępie, ja wam nakreślę, Belgia, bo rozmawiamy tylko o Belgii, wartość rynkowa wszystkich zawodników z pierwszego składu, czy nie, z całej Belgii, nie pierwszego składu, 45 milionów euro. Ile kurwa? Nasza reprezentacja na ten moment 29 milionów euro, no widzicie, pieniądze nie grają, ale jednak widać tą dysproporcję tutaj już w samych pieniążkach. No tak, ale tak jak powiedziałeś, pieniądze nie grają, ja wczoraj rozmawiałem z Krystianem i... Oni są nastawieni na to, żeby bronić, żeby stałe fragmenty zdecydowały w tych wszystkich meczach, bo wiadomo, piłkarsko, technicznie oni są na pewno lepsi, to są zawodnicy ograni. Nawet nie oszukujmy się, w Belgii nie znamy aż tak wielu nazwisk, ale już patrzymy na reprezentację Włoch czy Hiszpanii, tam są naprawdę potężne nazwiska. Do nich jeszcze dojdziemy, panowie, także od razu łapa, słup i będziemy się widzieć jutro i pojutrze, bo chcemy zacząć ten pierwszy mecz naszej reprezentacji z Belgią. Potem będziemy rozmawiać o Hiszpanii, o oczywiście o Włoszech i o naszych gospodarzach, którzy naprawdę fajnie tutaj przyjęli nas. Znaczy, oczywiście musimy za to zapłacić, ale przyjęli nas zajebiście, więc bardzo się z tego cieszę. Właśnie, wracając do reprezentacji Belgii, mamy gwiazdę. Gwiazda, duże śni. Mamy tutaj lewego skrzydłowego, Luc Mbembe, tak zwany, kurwa. Jak? Nie wiem. Nie, Luc Mbembe jest taki zawodnik. Bakayoko, nie. Panowie, nie, Luc Bakio, tak, wartość rynkowa 18 milionów euro, także no już chłopak w tym wieku taką kwotę, ale mówisz, że tutaj bielon jeszcze nie jest wyceniony, a podobno trwają rozmowy w Arsenalu, jaka ma być nowa cena bielona, więc nowa cena bielona wynosi? Bardzo dużo, nie będziemy znali szczegółów, na ten moment naprawdę to jest sporo, no ale wiadomo, nie przyjechaliśmy tu mówić o rynku transferowym, jeśli wracamy do Luki Bakio, 18 milionów na transfer markecie, zawodnik wypożyczony z Watfordu do Fortuny Düsseldorf. Czyli klub naszego? Kownackiego, tak? Dawida Kownackiego, oni rywalizowali o miejsce i... No i cóż, no i zobaczymy, jak to się pokaże na tle reprezentacji, bo to jest naprawdę, no jak spojrzałem na reprezentację, zobaczyłem reprezentację innych krajów, takich jak na przykład Francja, Niemcy czy Anglicy, którzy są naprawdę przepotężną reprezentacją na tym turnieju, to musi być wielki turniej, także my tu jedziemy jako taki kopciuszek, nie oszukujmy się. No, samo to, że pokonaliśmy Portugalię w tym dwumeczu, była sensacją, nie oszukujmy się. Właśnie do tego dążę, że my cieszymy się z tego, że my w ogóle jesteśmy na takim turnieju, bo pamiętamy, nie byliśmy przez 20 parę lat, już nie pamiętam dokładnie ile, ale bardzo długo nas nie było. Zrobiliśmy wielki sukces, który mi, tobie i wielu kibicom sprawił wielką euforię. I teraz przyjechaliśmy tu jako trochę kopciuszek, taka słabsza drużyna i my możemy tylko zdobywać punkty, tak? Jeśli będziemy zdobywać te punkty, będziemy bardzo chwaleni, będzie wybijało to zawodników do góry. No. Nikt nie mówi, że będzie łatwo, ale... Znaczy będzie trudno, nie umówmy się, będzie trudno. Ale po wczorajszej rozmowie z tego, co właśnie rozmawiałem z Krystianem, powiedział, że punkty na pewno będą. Panowie, temat jest taki. Punkty będą, musimy dać 100% serducha, 100% zaangażowania już w pierwszy mecz. Nie ma tutaj co się oszczędzać. Jeśli pokonamy Belgów, to naprawdę, to już jest droga otwarta, no ale wiadomo, każdy przeciwnik jest coraz trudniejszy. Nie będziemy na razie mówić, tak jak mówimy, o Włoszech i o Hiszpanii, do nich dopiero dojdziemy, ale na ten moment zajmujemy się Belgią. Przeciwnik trudny, ale do pokonania. No tak. Faworytem oczywiście, słuchajcie, wśród bookmacherów, no wiadomo, Belgia, ale nie znaczy. Ciężko powiedzieć, kto jest do pokonania, kto nie jest. No wiemy, Belgia, jeśli chodzi o pierwszą reprezentację, jest naprawdę mocna, tak? Walczyła w półfinale, prawdopodobnie będzie znowu walczyła o wejście do finału w następnym turnieju. Jeśli chodzi o młodzież, oni bardzo dobrze szkolą młodzież, mają tych chłopaków, którzy wchodzą. Pokazał to Divock Origi, który nie grał, nagle wskoczył i strzela bramkę w finale Ligi Mistrzów, jest bohaterem, wszyscy go... Mało tego, jeszcze tą bramkę w 90 wtedy w Premier League, tak? Na wagę praktycznie mistrzostwa. Everton, tak? Z tego pamiętam, tak. I widzimy, jak to się to układa, no. Znamy naszych chłopaków, wiemy do czego są zdolni, nie oszukujmy się, to będzie defensywny mecz z naszej strony, w którym będą decydować stałe fragmenty, wyjście do kontrataku, my nie będziemy atakować, nie oszukujmy się, bo te drużyny są po prostu zbyt dobre technicznie, mają naprawdę fajnych zawodników do tego, żeby grać z nimi otwartą piłkę. I
to, jak ustawił Czesław Michniewicz naszą reprezentację, to... Twoje Czesiu. Tak, pan Czesław. Który naprawdę, z tego co wiem, bardzo się zaangażował w przygotowanie i tak jak on mówi, oni nie przyjechali tu na wakacje, tylko przyjechali robić robotę na tym turnieju. I ja wierzę w tą reprezentację, po tym jak oglądaliśmy naszą pierwszą reprezentację, po tym jak nasze U20, no nie bójmy się tego powiedzieć, no skompromitowało się na turnieju w naszym kraju, bo wyjście z trzeciego miejsca teraz to znaczy tyle co i nic, tak? Gdzie wychodzi jedna drużyna, także... Trzymamy kciuki. Jutro będziemy na meczu. Zobaczycie sobie, jak to wygląda od kulis z naszej perspektywy. Damy serducho, będzie dobrze. Jestem tego zdania, panowie. A my, słuchajcie, tymczasem co? Wyłączam ten shit i idziemy się bawić, bo przyjechaliśmy tutaj się bawić, Kubuś, tak? Ogień. Dobra. Trzymajcie się, wariaty. Widzimy się jutro. Ale koncert Wacusia zawsze na propsie. Siemanko. Dobra, panowie. Także co? Łapa w górę, sub kanału i widzimy się w następnym odcinku. Już jutro lecimy na Polska-Belgia. Także naprawdę bardzo ważny mecz. Pierwszy, najważniejszy. Zobaczymy, co się wydarzy. No jak widzicie, to co wam powiedzieliśmy jest prawdą, więc naprawdę jesteśmy outsiderem w tej grupie. I już nie tylko chodzi o wartość rynkową całego zespołu, ale naprawdę o poszczególnych zawodników. No jestem pełny optymizmu. Zawsze. S'il vous plaît. Zobaczymy, co będzie. No. Widzimy się, słuchajcie, we vlogu następnym z meczu Polska-Belgia i już wtedy nakreślimy sobie temat, jeśli chodzi o Polska-Włochy. Także bądźcie z nami, sub, like, a i wpisujcie w komentarzu dokładny wynik spotkania Polska-Belgia. Dajcie łapę w górę, suba kanału, s'il vous plaît. Widzimy się. Zobaczcie, jak to jest zajebiście. Pasja, wariaty, pasja.